odnośnie państwa Izrael, odnośnie Żydów i tak jak tutaj dzisiaj się spotykamy ich roszczeń, są nazywane antysemityzmem. Nam jest przypisywana łatka skrajnych naprawdę antysemitów, podczas gdy środowiska lewicowo-liberalne na czele właśnie ze Studenckim Komitetem Antyfaszystowskim, czy nawet dwoma wykładowcami Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spotkanie o filozofii Marksa organizują, pozostaje bez odpowiedzi. Pozostaje bez odpowiedzi. Te cytaty to są cytaty z broszury Karola Marksa. Karola Marksa, który był antysemitą i którego komentarze właśnie w tym stylu nie są odosobnione. Karola Marksa, którego na koszulce nosi nie tylko Adrian Zandberg, prezes partii Razem, przewodniczący partii Razem, ale nosi również działaczka Studenckiego Komitetu Antyfaszystowskiego i jej koledzy. Czerwone gwiazdy, sierpień młoty, koszulki z Karolem Marksem, jak widzimy wszyscy, antysemitą. Takie wartości właśnie, takich ludzi właśnie promują te osoby ze Studenckiego Komitetu Antyfaszystowskiego. Szanowni Państwo, ale spotkaliśmy się tutaj dzisiaj przede wszystkim po to, żeby zaprotestować przeciwko ustawie 447 wprowadzonej przez amerykański parlament. Ustawa 447, która nazywa się ustawą, to jest ustawą dotyczącą zwrotu mienia bezspadkowego na rzecz właśnie organizacji żydowskich, nie tyle bezpośrednio, co do ludzi, których rodziny utraciły te majątki, czy oni sami bezpośrednio, ale dla instytucji. Lobby żydowskie, które działa teraz bardzo intensywnie, lobby żydowskie, które w tej sprawie działa już od naprawdę bardzo dawna, chce, żeby Polska i polskie państwo zapłaciło około, takie są szacunki, 60 miliardów.